W ramach powtórki przygotowałam dla Was krótki przykład, żeby podkreślić te różnice pomiędzy kosztem, przychodem a wydatkiem. Wielu z Was o to pytało, stąd taki krótki przykład. W przykładzie mamy trzy operacje gospodarcze i mamy określić, czy dana operacja gospodarcza reprezentuje wydatek, koszt czy przychód. Przypomnę, że wydatek to po prostu rozchód środków pieniężnych w jednostce. Koszt reprezentuje zmniejszenie przyszłych korzyści ekonomicznych, które odzwierciedlone jest przez zmniejszenie stanu aktywów bądź zwiększenie zobowiązań i rezerw. A przychód dokładnie na odwrót. Przyszłe zwiększenie korzyści ekonomicznych reprezentowane przez zwiększenie stanu aktywów bądź zmniejszenie stanu zobowiązań i rezerw. Spójrzmy na pierwszy przykład. Mamy tutaj Zakupienie za gotówkę materiałów i dokumentem tu jest dokument PZ, czyli przyjęcie z zewnątrz, czyli dowód magazynowy przyjęcia materiałów, i KW, kasa wypłaci, czyli dowód kasowy wypłacenia gotówki. Teraz, czy ta operacja reprezentuje wydatek, koszt czy przychód? Myślę, że jeżeli nie pamiętacie tej definicji, o której wspomniałam przed chwilką, to warto. Spróbować sobie szybciutko naszkicować, jak wyglądałby zapis takiej operacji i wtedy będziecie wiedzieć, czy jest to wydatek, czy koszt. Bo podejrzewam, że wszyscy z Was już są w stanie określić, że to raczej nie przychód, bo nie mamy tutaj do czynienia ze zwiększeniem korzyści ekonomicznych, raczej ze zmniejszeniem, a być może z wydatkiem. Jeżeli tego nie wiecie, to spróbujmy sobie szybciutko naszkicować właśnie, jak ten zapis operacji będzie wyglądał. Z jednej strony mamy... Wypłacenie gotówki, czyli z kasy na podstawie dowodu KW, zostaje wypłacona gotówka. Z reguły księgowana na rozliczeniu em, zakupu, jeżeli ta, ta zapłata nie nastąpiła w tym samym momencie, kiedy wydanie materiałów, a następnie w momencie, kiedy zostały przyjęte materiały na magazyn, dokumentem PZ, przeksięgowana zostaje, przeksięgowana zostaje wartość materiałów z rozliczenia zakupu na, ko na konto materiały. I stąd już widzicie, że żadne z tych kont, na którym dokonano zapisu tych operacji, nie jest kontem kosztowym. Czyli nie mamy tutaj do czynienia z kosztem. Dlaczego nie mamy do czynienia z kosztem? Również ze względu na definicję, czyli nie mamy do czynienia tutaj z sytuacją, kiedy nastąpiło zmniejszenie stanu aktywów bądź zwiększenie zobowiązań rezerw, dlatego że mamy tutaj dwa konta aktywne, które zostały użyte do. Tego zapisu księgowego, z jednej strony kasa, a z drugiej strony materiały. Czyli tak naprawdę stan aktywów nie uległ zmianie. Jedynie pozycje bilansowe się zmieniły, bo wypłaciliśmy gotówkę, ale w zamian dostaliśmy materiały. Czyli ta operacja nie będzie reprezentować kosztu, a będzie reprezentować wydatek. Bardzo podobnie byłoby w sytuacji, gdybyśmy mieli do czynienia z zakupem środka trwałego. To też pojawia się na egzaminach, i tutaj. Czy ten zakup środka trwałego jest wydatkiem czy kosztem? Bo przychodem już pewnie większość z Was skojarzy, że nie jest. W związku z tym znów zadajmy sobie pytanie: czy ulega tutaj zmniejszeniu stan aktywów, albo zwiększeniu stan zobowiązań i rezerw? Nie. W związku z tym jest to wydatek. Mało tego wiemy, że mamy zakup, czyli to słowo klucz, które mówi o tym, że nastąpił wypływ gotówki, wypływ środków pieniężnych z jednostki, czyli mamy do czynienia z wydatkiem. Następna pozycja to wydano materiały do produkcji. To mam nadzieję wszyscy kojarzycie. Zapis księgowy znów sobie szybciutko naszkicujmy. Wydanie materiałów o jakiejś wartości do produkcji to przeksięgowanie z konta materiały tej wartości na konto kosztowe. Jeżeli w układzie rodzajowym to konto zużycie materiałów i energii, w układzie podmiotowym zapewne byłoby to konto koszt podstawowej działalności produkcyjnej. Słowo klucz koszt. Tutaj w związku z tym już wiemy, że nie jest to wydatek, tylko koszt. Mamy tutaj zmianę stanu aktywów, zmniejszenie stanu materiału, w związku z tym jest to koszt. A trzecia operacja. Sprzedano za gotówkę zbędne materiały, i mamy tutaj dowód potwierdzający tą operację: to faktura sprzedażowa, dokument WZ wydający materiały i KP, czyli przyjmujący, kasa przyjmie gotówkę. Teraz pytanie. Z czym tutaj mamy do czynienia? Znowu spójrzmy sobie, jak to zostanie do, zaksięgowane. Z jednej strony wydano materiały na podstawie dokumentu WZ, czyli wartość tych materiałów zostanie przyksięgowana z konta materiały na wartość sprzedanych materiałów i towarów. I widzimy, że jest to konto kosztowe, czyli na pewno mamy do czynienia z kosztem. Równocześnie wracając do definicji, koszt powoduje zmniejszenie przyszłych korzyści ekonomicznych poprzez zmniejszenie stanu aktywów. Tutaj zmniejszył się znowu stan materiałów. Z drugiej strony mamy fakturę, która na podstawie której zostanie zaksięgowana kwota na koncie sprzedaż materiałów i na koncie kasa. Mamy tutaj wzrost stanu aktywów, bo konto kasa zostało zasilone o tą kwotę tutaj przykładową Z. Z drugiej strony mamy konto przychodowe, czyli wiemy na pewno, że mamy do czynienia z przychodem, czyli koszt i przychód. Czyli widzicie. Jeżeli zapomnicie sobie tej definicji, bo tak czasami się może zdarzyć, że nie będziecie pamiętać dokładnie tej definicji kosztu, przychodu i wydatku, zawsze jeszcze możecie sobie przypomnieć, jak taka operacja jest księgowana i to również da Wam odpowiedź, czy mamy do czynienia z wydatkiem, kosztem czy przychodem. Mam nadzieję, że jest to dla Was jasne. Gdybyście chcieli przejrzeć sobie tą klasyfikację i zobaczyć trochę więcej przykładów, to zapraszam do wykładu. Dotyczącego rachunku zysków i strat. Są tam trzy części wykładów. Spokojnie sobie przejrzyjcie. Tak jak mówię, tam jest trochę więcej przykładów yy, i trochę głębsze wyjaśnienie. Ja dzisiaj dziękuję za uwagę i życzę wszystkim powodzenia.